Kilka miesięcy temu pan Marcin Wałdoch napisał wniosek do Rady Miejskiej o zainicjowanie programu stypendialnego dla doktorantów pod nazwą Naukowy Tour. Myśmy się pozytywnie odnieśli do tej inicjatywy, ale ostatnio na ten temat jest cicho. Czy coś wiadomo panu burmistrzowi o stypendiach dla doktorantów? Wprowadzamy w tej chwili stypendia w obszarze kultura. Było ich na 30 tysięcy złotych, w tym roku na 120 tysięcy złotych, czyli skala i możliwości zwiększa się razy cztery właściwie. Stypendia dla doktorantów w mojej ocenie, nie wiem, czy są potrzebne, nie mam obiektywnego zdania na ten temat, nie prowadziłem badań, ilu tu jest tych doktorantów w Chojnicach, może jeden, dwóch, trzech, może pięciu. Uważam, że powinniśmy najpierw zamknąć temat kultury, potem zastanowić się, czy mamy środki i uruchamiać kolejne stypendia, a nie na zasadzie takiej, że co pomysł, to fundusz, tak? Wydaje mi się, że kultura, musimy obserwować, czy kultura jest w stanie zakumulować te środki, 120 tysięcy złotych, tak? Dlatego nie inicjuję w tej chwili utworzenia kolejnego funduszu, bo byśmy zaczęli je mnożyć.